Sytuacja zdrowotna jest taka, że tylko Konrad Poprawa jest poza treningiem. Doznał urazu na obozie i wrócił z Turcji do Wrocławia. Pozostali piłkarze są zdrowi, oczywiście tam jakieś mikrourazy się pojawiają, natomiast jest to naturalne. Co do drugiego pytania, Jastrzębski Gretar są gotowi do tego, aby być w kadrze na mecz. A pod względem fizycznym, jak oni wyglądają? Są do grania? Czy są to zawodnicy, którzy cały czas byli w treningu? Gretarsson w Anglii, Jastrzębski w Niemczech. Nie było tutaj z ich strony żadnej przerwy. Denis Jastrzębski był jeszcze niedawno brany pod uwagę do gry w drużynie Herty Berlin, także są w treningu. Z nami trenują od 2 dni. Patrząc na to, jak to wyglądało z ich strony, to śmiało można powiedzieć, że ich przygotowanie do sezonu jest na dobrym poziomie. A u Marka Tomasza jak to wygląda? Marek Tomasz trenuje. Wrócił do treningu z drużyną. On był w ostatnim czasie w Budapeszcie na rehabilitacji. Tam też przechodził treningi indywidualne, intensywne treningi indywidualne. Wrócił do zespołu. Najlepszą taką wiadomością jest to, że nie czuję dyskomfortu żadnego. Oczywiście brakuje mu tego ogrania, bo pół roku bez treningu z drużyną, bez gry na dużym boisku jakieś tam jego ruchy ogranicza, ale jest wszystko na dobrej drodze. Wprowadził dużo pozytywnej energii, mentalu, takiego to co on robi, komunikacji. Widać, że drużyna z nim w składzie jeszcze bardziej żyje, jeszcze bardziej konkretnie funkcjonuje, jeżeli chodzi o zadania defensywne. Także to jest dobra wiadomość. Ale myślisz, że mógł przepuścić gdzieś jeszcze przez drugi zespół jakiś sparing tam, czy raczej to jest piłkarz, którego może pan się rozpatrywać pod kątem pierwszą skok na pewno? Nie. Tutaj będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać, czy zagra w drugim zespole z Podbeskidziem, bo drugi zespół w sobotę rozgrywa sparring. Będę rozmawiał i z Markiem, będę rozmawiał i z fizjoterapeutami, którzy go prowadzą też dodatkowo po zajęciach. Będę rozmawiał z doktorem. Podejmiemy decyzję. Jeżeli uznamy, że to będzie dobrym ruchem, taki wyjazd na mecz, to zagra. Jeżeli uznamy, że lepiej popracować jeszcze indywidualnie i szykować się z drużyną w następnych tygodniach, dniach, to będzie trenował indywidualnie. Trenerze, chciałem zapytać po tym okresie przygotowawczym, jak trener porówna formę drużyny do tego, co było po tym letnim okresie przygotowawczym, bo start sezonu na Śląsk zachwycał nie tylko nas, ale też w Polsce tymi wystawami w pucharach i stylem gry i wynikami. Czy jest szansa, żeby wrócić teraz na te dobre tory po tym przypracowanym okresie? Chcemy oczywiście wrócić na dobre tory. To był cel numer 1, nadrzędna odbudowa mentalna, psychiczna, sportowa drużyny, bo wiemy, że koniec roku był bardzo zły, jeżeli chodzi o zdobycz punktową, o taki mental, który marazm, który się wkradł. Na pewno pozwoliła ta przerwa 3-tygodniowa, gdzie zawodnicy byli z rodzinami, odpocząć. Układ nerwowy zupełnie inaczej zaczął funkcjonować na początku przygotowań, niż to miało miejsce pod koniec roku. Nie można w żaden sposób porównywać okresu przygotowawczego, tego letniego, a tego zimowego, bo to są dwa różne zjawiska. I pogoda, i temperatura, i brak słońca. Dzisiaj co prawda mamy piękną pogodę, ale to wszystko też ma wpływ. Z tym się zmierzają wszystkie drużyny, wszyscy zawodnicy, wszystkie kluby. Obóz w Chorwacji zupełnie inny niż ten w Turcji. Klimat zupełnie inny. Ale to, co tam zrobiliśmy, to w jaki sposób prezentowaliśmy się w sparingach, na pewno napawa optymizmem, że te mankamenty, które były i poprawki, które wprowadziliśmy w funkcjonowanie zespołu zarówno w grze w obronie, jak i w ataku, weszły na wyższy poziom. W Finezji na początku w takich warunkach jak mamy, nie wiadomo co będzie w sobotę, czy będzie padał śnieg, czy będzie padał deszcz, czy wojsko będzie grząskie, czy nie. Na pewno będzie mniej niż w lipcu, w sierpniu, ale to nie zwalnia nas w żaden sposób z tego, aby być dobrze przygotowanym. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że w tych początkowych meczach ważniejsze będą proste środki niż kombinacyjne zagrania. I to bierzemy również pod uwagę. Odejście Mateusza Kraszelika i to, jak pan zagospodaruje podstawową 11 po jego odejściu. Zakładałem, że dalej pan będzie grał tymi dwiema dziesiątkami. Czy Marcel Cylla to jest taki naturalny i pierwszy nasuwający się następca Mateusza Kraszelika w składzie?
Na pewno tak. Marcel Dzyla ma duże szanse na to, aby grać w podstawowym składzie. Oczywiście odejście Mateusza Praszelika daje mu też dodatkowy sygnał do tego, że wszystko od niego zależy. Może być tym czołowym naszym młodzieżowcem, aby dostawał jeszcze więcej szans. Też wiemy, że to jest zawodnik, który nie trenował przez pół roku ze względu na złamaną nogę, miał różne komplikacje i to się odbijało na jego formie sportowym i też mentalu. Dzisiaj przepracował okres ten z nami i trzeba powiedzieć, że wyglądał bardzo dobrze w tych meczach, które grał. Też dobrze wyglądał w treningu. Jest naturalnym następcą. Natomiast no, tak jak powiedziałem, tutaj będziemy szukać różnych rozwiązań. Liczymy się też z tym, że odejdzie Erik Exposito i tutaj pozbędziemy się, że tak powiem, dwóch zawodników, którzy gwarantowali nam liczby ze względu na strzelone gole. Erik jako napastnik 9 goli, Mateusz Praszelik 4 gole, czyli piłkarze znaczący dla zespołu. Rywalizacja na pozycji napastnika po odejściu, jeżeli do tego dojdzie oczywiście, bo dzisiaj jeszcze nie jest to w 100% pewne, ale liczę się z tym, że tak może być. Będzie na pozycji numer 9 Piasecki Kaje. Na pozycji numer 10 jest Zyla, jest Łyszczarz, jest Sobota, jest Pich. Są to zawodnicy, którzy ze sobą będą rywalizować o miejsce w składzie. W jakiej konfiguracji będziemy grać? Zobaczymy. To też będzie decydowała i dyspozycja dnia, ale także przeciwnik, z którym będziemy mieli w kolejce się zmierzyć. Jeszcze go dopytam, bo jak pan poruszył temat Exposito, podam, czyli te podam, że Georgi Mincek, bułgarski napastnik, jest kandydatem do Śląsku. Jak pan skomentuje te doniesienia? Na temat tego zawodnika nie mam wiedzy, że jest kandydatem do gry w Śląsku Wrocław i tutaj bym to zdementował, tą informację w tej chwili. Także nie ma tego tematu. Jeżeli chodzi o transfery, bo wiem, że to pytanie też padnie. Po przyjściu Gretarsona Jastrzębskiego jeszcze pracujemy nad tym, aby do Śląska Wrocław trafili zawodnicy. Chcemy, aby zatrafił pomocnik. Jeżeli będzie taka możliwość, to, ale to też na zasadzie takiej, że będziemy w 100% pewni, chociaż nigdy człowiek nie jest w 100% pewny, że ten zawodnik będzie wzmocnieniem od razu do podniesienia jakości, to być może jeszcze na inną pozycję. Natomiast priorytetem teraz jest to, aby jeszcze wzmocnić środek pola, aby ta rywalizacja była na jeszcze wyższym poziomie niż była do tej pory. No to jeszcze kontynuując, też pojawia się w mediach nazwisko Daniela Łukasika, świeżego pomocnika pana, to dobrze panu znanego piłkarza, czy to jest też do zdementowania, czy raczej to tak będzie bardziej powściągliwie? Widziano mnie z Danielem Łukasikiem w Turcji. Przyjechał do mnie na kawę, do hotelu, także być może stąd są te przypuszczenia. Na dzisiaj nie ma tematu Daniela w Śląsku Wrocław jako zawodnika, który by mógł tutaj trafić, mimo tego, że go znam. Natomiast no, zdementuję tą informację. I jeszcze jedna rzecz, Fabian Piasecki, czy on może faktycznie wrócić w jakiejkolwiek konfiguracji, jakiekolwiek następstwo zdarzeń może spowodować, że on jednak wyląduje w Stalinie na przestrzeni kolejną wiosną? Jest taka opcja, taki scenariusz też? Myślę, że nie ma takiej opcji. Dzisiaj po transferze, jeżeli do niego dojdzie, Erika, Piasecki, Fabian i Kaje Quintana walczą o numer jeden jako napastnicy. I do transferu to będziemy wtedy zastanawiali się, co zrobić. Natomiast liczę się z tym, że będzie i ten transfer Erika dopięty. Wiem, że brakuje dosłownie szczegółów takich, aby ten transfer miał miejsce, dlatego to, co powiedziałem, oczywiście on z nami cały czas trenuje. Dopóki nie zostaną sparafowane umowy, to jest naszym zawodnikiem. I patrzymy na to w ten sposób. Jeżeli zostanie, rywalizują w trójkę. Być może zrobimy roszadę, że będziemy grać na dwóch napastników. Być może zrobimy roszadę, że Kaje Quintana zostanie przesunięty na pozycję numer 10 i będzie rywalizował z Pichem, Sobotą. Także tych możliwości w jakiś sposób tam będzie. Proszę o ujęcie zakładającym, może środkowy pomocnik. Zakładamy, że stricte bardziej defensywny, jeśli potrzebna kadra Śląska, to na tej dziesiątce, czy powyższa napastnik, bo sam pan pokaże już na tej konferencji, to mógł grać, a ta druga pozycja, bo rozumiem, że chciałby pan w scenariuszu idealnym przynajmniej dwóch piłkarzy, żeby pozyskać. Czy
To, co powiedziałem, priorytetem dla nas jest środkowy pomocnik w tej chwili, aby jeszcze to, co mówimy sobie, zwiększyć rywalizację. Natomiast no, nie zamykamy się na inne tak zwane w cudzysłowie złote strzały, bo takie też często bywają pod koniec okienka transferowego i tutaj sobie zostawiamy furtkę. Natomiast to, co mówimy, nie będzie to też robione na siłę, bo robione coś na siłę nie przyniesie takiego efektu, skutku, jakbyśmy chcieli. Na jaką pozycję nie będę mówił w tej chwili, bo to, co powiedziałem o tym złotym strzale, jest czasami no, niemożliwe do tego, aby wskazać jedną konkretną pozycję. Czy ja rozumiem, że temat środkowego pomocnika nowego pojawił się w sytuacji, o przepraszam, wcześniej nie było, nie byłby to tak intensywny temat, gdyby Mateusz został? Znaczy, cały czas jesteśmy na etapie patrzenia, co się dzieje na rynku i tutaj też wiemy, jakie mamy możliwości, jakie mamy ograniczenia, jakich zawodników szukamy, jaki mamy budżet na to. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę. My nie jesteśmy klubem i wiemy wszyscy tutaj siedzący doskonale, że wydamy 1,5 miliona euro na zawodnika, bo nas na to dzisiaj nie stać. Szukamy zawodników zupełnie o innej możliwości finansowej. Tak po to, aby ich i po części odbudować, wkomponować, wypromować. Sytuacja z Mateuszem jest najlepszym przykładem, że Śląsk może być klubem, który daje szansę i który zawodnika promując poprzez ofensywny styl gry, poprzez grę do przodu, powoduje to, że on się rozwinie i pójdzie dalej. Coś takiego chcemy. Chcemy, aby Śląsk był w taki sposób postrzegany. Oczywiście wiemy, że to się wiąże z tym też, że nie zawsze ten wynik sportowy będzie taki, jakby wszyscy pewnie chcieli, gra o pierwszą trójkę, czwórkę, bo żeby tak być, też muszą być spełnione inne warunki. Dzisiaj jesteśmy na pozycji numer 10, co nas w żaden sposób nie zadawala. To miejsce w tabeli też ogranicza mnie jako trenera do tego, aby szukać innych rozwiązań, promować też zawodników do sprzedaży, bo dzisiaj liczy się przede wszystkim to, jak dużą liczbę punktów zdobędziemy, aby spokojnie móc wejść w ten górny rejon tabeli, to jest cel. Te pierwsze mecze są najistotniejsze w tym, o co Śląsk Wrocław będzie w tym sezonie grał. W jakim będzie miejscu? Po 3 meczach, po 4 meczach będziemy mogli sobie powiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy i na czym się głównie skupimy w tej rundzie. Dlaczego kontynuując ten wątek kadrowy, chciałem zapytać o Jędrzejczyka. Na jakiej pozycji pan mówić w pierwszym zborze? Jak pan patrzy na Denisa, to jest dla pana przede wszystkim wahadło, czy jakaś inna? Tak, ja tutaj to jest zawodnik, który może grać na lewym wahadle, to jest zawodnik, który w Hercie Berlin grał na prawym wahadle, znaczy na prawym skrzydle, nie ogranicza go w żaden sposób prawa noga. Także tutaj te dwie pozycje, jest to zawodnik, którego ja oglądałem też jako napastnik, także wszechstronny piłkarz, który sprawdzał się na kilku pozycjach. Liczę na tego zawodnika, dobrze go znam. Wielokrotnie z nim się spotykałem, będąc trenerem reprezentacji U20. Także wiem, na co go stać. Liczę na to, że to, co ma najlepsze, przeniesie na boiska polskiej ekstraklasy z korzyścią dla Śląska i dla siebie. I Denis też będzie takim przykładem, że warto do Śląska przychodzić i rozwijać się. Właśnie, bo teraz od lewym wahadłem w takim razie mamy 3 zawodników w polu. Tinochtigresy, no i Denis Jastrzębski, który ma zakłamał, będzie na nim jakaś tutaj presja, jak to jest piłkarz, który przychodzi z Bundesligi, w której po niego grał. Więc wydaje mi się, że na pewno będziemy patrzeć na niego jako na takiego piłkarza, który powinien dosyć szybko tutaj pokazać jakość, czy tak będzie, zobaczymy. Ale zastanawiam się, co pan robi zrobić z pozostałą dwójką, czy może jest moment na to, żeby, nie wiem, zmienić pozycję Tino Stigleca na królowego stopera, czy może pan po prostu już nie widzi dalszej przyszłości tego piłkarza w Śląsku, no jakby się za pół roku kończy kontrakt. Widzę przyszłość każdego zawodnika, któremu się kończy kontrakt w Śląsku Wrocław w czerwcu tego roku i każdy jest potrzebny i każdy może mieć rundę życia. I tutaj nie możemy żadnemu zabierać szans i na pewno tutaj mogę publicznie, oficjalnie powiedzieć, że nie będę patrzył na długość kontraktu, tylko na formę sportową, jaką ci zawodnicy prezentują i nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, że jemu się kończy kontrakt w czerwcu. On walczy o nową umowę. Czy to będzie w Śląsku, czy to będzie w innym klubie. W jego interesie jest to, aby dobrze grać, strzelać, asystować, być zawodnikiem wiodącym. Tylko taka postawa może pozwolić to, że jego dalsze życie sportowe będzie wyglądać na wysokim poziomie. Odwrotna sytuacja, kiedy gdzieś tam będzie schowany,
nie będzie grał, nie będzie trenował, nie będzie się starał, spowoduje to, że następnego kontraktu może już nie podpisać takiego, jakby chciał. Pół roku to pół roku, nawet nie mówimy o pół roku, bo to są 3 miesiące. 3 miesiące to jest i dużo, i mało. Natomiast te 3 miesiące ci zawodnicy, bo kończą się kontrakty Putnockiemu, Sobocie, Tomaszowi, Pichowi i Stiglecowi, mają dla nich być najlepsze w karierze. I ja tak do tego podchodzę. Chciałem zapytać o Sławę, o Matuszu Kudlacku. Jak wygląda sytuacja rywalizacji w Sebrance po tym okresie zimowym? Czy jest klarowna jedynka, czy dalej jest rywalizacja i każdy kiedy? Patrząc na sparingi, Michał Szromnik zagrał w 3 meczach Matusz Kudlacki, w 2. W jednym się dzielili tutaj na Oporowski z Wartą Poznań po 45 minut. Postawimy na Michała Szromnika. Ja chciałbym zapytać jeszcze o Szymona Lewkota, który w poprzedniej rundzie grał więcej na pozycji stopera. Teraz ma pan ze sobą sparing. Jest też odejście Rafała Makowskiego. Tak jak pan powiedział, czeka pan na pomocnika. Gdyby ten pomocnik nie przyszedł, to możemy spodziewać się częściej Szymona właśnie w tej roli środkowego pomocnika. Tak, tak, na pewno tak. Mecze, które zagraliśmy w Turcji, były tymi, gdzie Szymon grał na pozycji środkowego pomocnika. Też uraz Krzysztofa Mączyńskiego, który wyeliminował go z ostatnich 2 meczów, pokazał nam, że mając tą kadrę, którą mamy, jest Szwarc, Lewkot przesunięty z półprawego środkowego obrońca do pomocy, plus Javier Chyjek. Nie był z nami na obozie Adrian Bukowski, kontuzjowany. Wrócił co prawda teraz do zespołu, natomiast to dzisiaj nie jest zawodnik, którego rozpatrujemy pod kątem gry w Gdańsku. Mówię tutaj o Adrianie Bukowskim, ma pracować, ma się dalej rozwijać, walczyć o to, aby dostać szansę. Dzisiaj tej szansy w pierwszym meczu na pewno nie dostanie. Dlatego Szymon jest brany pod uwagę do pierwszego składu na mecz z Lechią. Znaczy mówię na tej pozycji środkowego pomocnika. Jeśli mówimy o młodych piłkarzach, chciałbym zapytać, poprosić o komentarz trenera do sytuacji z Dawidem Wyszeckim, który nie zdecydował się na pozostanie w Śląsku. Jak trener skomentuje tę sytuację? Znaczy, to praktycznie jest poza mną ta sytuacja. Tutaj na jednym treningu był ten zawodnik w pierwszym zespole. Dopiero byliśmy na etapie poznawania się. Oczywiście decyzja o tym, czy podpisze kontrakt znowu ze Śląskiem, czy też nie, należała głównie do niego, być może też do jego menadżera, do ludzi, którzy są blisko niego, którzy mu doradzają, którzy planują jego karierę. Wybrał inne rozwiązanie, czy dobrze, czy źle, to myślę, że warto się wstrzymać i poczekać na osąd. Ja jako trener pierwszego zespołu na pewno widziałem najzdolniejszych piłkarzy Akademii Śląska w pierwszym zespole, natomiast dzisiaj, patrząc na to, kto jest, tej szansy w pierwszym zespole by nie dostał, by trenował w drugim zespole. Wybrał inne rozwiązanie, to co powiedziałem, jego decyzja. Ja to co powtarzałem piłkarzom, którzy trafiają tutaj, głównie jedyną rzeczą, którą mi mogę zagwarantować, to pracę nad ich rozwojem. Nie zagwarantuję mu tego, że zagra w Ekstraklasie w tym sezonie, bo na to trzeba zasłużyć, na to musi mocno zapracować. Gdy już jesteśmy przy tych młodych, zdolnych zawodnikach, to czy podczas tego zimowego obozu w Turcji któryś z nich zbliżył się znacznie do pierwszego składu albo po prostu do pierwszej drużyny? Młodzi zawodnicy dla mnie to rocznik 2-4, 2-3, 2-2, to 2-1 to już taki bym powiedział, no nie młody, no bo 2-1 to ma 21 lat w tym roku i nie rozpatruję tego w ten sposób. Ich traktujemy jako pełnoprawnych zawodników. Co prawda rocznik 2001 w przyszłym roku będzie młodzieżowcem. To powiedzmy, że jeszcze ten 2001 też. Tych piłkarzy, jeżeli chodzi o statusie młodzieżowca, na obozie było 13. To dużo. Na kadrę 30-osobową to bardzo dużo. I Szymon Michalski został zgłoszony do rozgrywek Ekstraklasy. To świadczy, że spełnił wymagania, podoba się i dostanie szansę treningów z pierwszym zespołem i walki o to, aby zagrać. Z dobrej strony pokazał się Kuba Jezierski, który był z nami na obozie i widać, że ma to coś. To coś, które najczęściej najtrudniej zdefiniować, ale ma i wszyscy o tym mówią. Ale też będzie na takim
można powiedzieć, w takim momencie swojej kariery, że będzie trochę w drugim zespole, będzie zapraszany do pierwszego zespołu. I tak też chcemy robić, aby tymi najzdolniejszymi po części rotować. Wiemy, że nie możemy za bardzo tej drużyny odmłodzić w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo ta jakość spadnie treningu, spadnie meczu. Natomiast dalej będziemy się bacznie przyglądać i obserwować. Pozostali mają walczyć, natomiast trzon zespołu to będą ci doświadczeni, którzy już w lidze grają od lat i to od nich głównie będziemy wymagać tego, aby Śląsk prezentował się tak jak na początku sezonu 2021-2022, a nie jak na końcu. A nie jak pod koniec rundy, znaczy się. Chciałem jeszcze zapytać może o linii obrony, bo było dużo rotacji, często z konieczności, bo to i kontuzje, biorą zdrowotne kartki. Czy na ten moment ma trener taką wykrystalizowaną tą trójkę, która będzie tworzyć tą linię obrony, czy jest to tak zbliżony poziom, że to się może zmieniać co dalej? No powiedzieć na to też trzeba w ten sposób. No, Gretarsson z nami jest dwa dni i oczywiście sprowadzamy go do tego, aby podnieść rywalizację. Szukaliśmy zawodnika z lewą nogą na tą pozycję. Grał przez większość sezonu Diogo Verdasca z prawą nogą, co ma swoje atuty, ale też ma mnóstwo ograniczeń. I wiemy i wiedzieliśmy o tym. Dzisiaj na pozycji półlewego środkowego obrońcy będą ze sobą rywalizować Tamás i Gretarsson, pod warunkiem, że Tamás będzie zdrowy, plus Verdasca na dzisiaj. Ale nie ma takiej sytuacji, znaczy nie wykluczam takiej sytuacji, że jeżeli będzie wszystko ok i z Gretarssonem i z Tamasem, Diogo Verdasca zostanie przesunięty na inną pozycję, na pół prawego, aby wzmocnić rywalizację z Łukaszem Bejgerem. Także tutaj te roszady mogą być. Oczywiście chcemy to ustabilizować. Nie będziemy robić tak, że co mecz będziemy grać w innym składzie, bo to jest ważne. Natomiast na tą chwilę odpowiem pewnie tak, jak każdy, chcemy wybierać optymalne ustawienie do gry zespołu. Jeszcze zapytam, tak naprawdę rozmawiam przed meczem z Lechią Gdańsk. Lechia Gdańsk w tym sezonie tylko jedna porażka na własnym stadionie. Ma trener pomysł, jak to zmienić? No już u was przeczytałem, że 17 lat Śląsk nie wygrał pierwszego meczu na inaugurację wiosny. Także jest to wyzwanie. To jest najlepsza motywacja do tego, aby tą serię złą passę przerwać i chcemy punktować. Oczywiście każdy punkt jest ważny, chcemy zdobyć 3 punkty, natomiast w każdym meczu będziemy grać o zwycięstwo i to się nie zmieni, czy to będzie Lechia, czy to będzie Legia, czy to będzie Warta, tak do tego podchodziliśmy. Wiele serii złych zostało przerwanych, pas, oby tak było teraz w sobotę. To jeszcze spytam o napastników w kontekście tego starcia z Lechią. Który z nich jest najbliżej tego wyjściowego składu? Bo wiemy, że Exposito przez problemy z koronawirusem nie mógł wziąć pełnego udziału w obozie przygotowawczym, właściwie prawie w ogóle go nie wziął. Był Kaje Quintana, który też tych goli na razie nie strzela. Niestety podczas sprintów też nie udało mu się żadnego strzelić. No i Sławian Fizyki, który również musiał wyjechać i który z tych zawodników jest jak najbliżej pierwszej jedenastki. No albo Piasecki, albo Kaje Quintana. Tutaj tak to będzie wyglądać. Mamy dwa dni jeszcze do meczu. Zobaczymy, podejmiemy najlepszą z możliwych decyzji dla drużyny przede wszystkim, aby tak było. Piasek z nami też nie trenował przez kilkanaście, może nie, ale kilka dni, bo wyjechał ze zgrupowania. Ostatni mecz zagrał z Karabachem. Potem musiał ze względu na sprawy rodzinne wrócić do Polski i zaczął z nami trenować w poniedziałek, ostatni poniedziałek, który był pierwszym dniem przygotowań do Lechii Gdańsk. Tak, jest to oczywiście, jest to rozwiązanie, które bierzemy pod uwagę i też na zasadzie albo obok siebie, albo jeden za nim. No bardziej tutaj Kaje za Piaskiem niż Piasek za Kaje, bo mają inne predyspozycje. Ale taka możliwość też ma miejsce. Wiemy też, w jakich żyjemy dzisiaj okolicznościach, gdzie te roszady mogą być spowodowane z różnych powodów. Mogą być zawodnicy, którzy nie będą mogli być brani pod uwagę przez jakieś infekcje. I tutaj nie możemy się zamykać tylko i wyłącznie na jedno rozwiązanie i na to, żeby sobie pozwolić oddawać każdego zawodnika na wypożyczenie, czy też sprzedawać. Także pod tym kątem też patrzymy i należy być zabezpieczonym w takich sytuacjach.
Ten rzecz chciałbym tylko dokończyć ten temat delikat, bo z tego pan powiedział, że tam właśnie zostały jakieś szczegóły, bo to nie jest też tajemnica, że on od dłuższego czasu już był, już kilka razy był praktycznie poza klubem, ale jednak gdzieś finalnie zawsze zostało. Jakby pan się mógł zadecydować, to pan wolałby, żeby ten piłkarz w klubie został, to jednak jest panem najskuteczniejszy napastnik, czy przez to być może paradoksalnie, że go nie było na tym obozie, no dopuszcza pan taką sytuację, że po prostu dajcie, że to nie będzie aż tak wielka strata, jak nam się na tę chwilę wszystkim wydaje. Nie no, strata będzie duża i dzisiaj powiedzmy sobie szczerze, że jeden do jednego nie zastąpimy Erika. Tego Erika z początku sezonu, grającego w taki sposób jak grającego, strzelającego gole, mającego asysty, skupiającego na sobie uwagę drużyn przeciwnych. I to jest zawodnik, który został tutaj zbudowany. Ja o tym, że Erik może odejść, pierwszy raz słyszałem już w okienku letnim, gdzie było blisko, nie odszedł, z czego się bardzo cieszyłem. Przygotowywaliśmy tego zawodnika, aby wszedł na wyższy poziom, aby był zbudowany jako król strzelców i dopiero odszedł za jeszcze większe pieniądze. Przez pół roku pracy, przez te 9 goli, pokazaniu się z dobrej strony w Europie, jego wartość rynkowa wzrosła czterokrotnie i to jest sukces sztabu, klubu, że zawodnik, który przychodzi do klubu za darmo, zostaje sprzedany za bardzo duże pieniądze. To, czy to jest dobry moment dla klubu, czy zły, tego teraz nie wiemy. Być może jest to optymalny, trzeba to zaakceptować, taki jest rynek. Wiemy, w jakim jesteśmy miejscu, wiemy, że też pieniądze są potrzebne po to, aby się rozwijać, aby promować innych piłkarzy. I tak do tego ja tutaj podchodzę. 9 goli, proszę, 4, mamy 13. Powiedziałem o tym na początku. I to, czy ci zawodnicy, którzy będą grali w przypadku odejścia Erika i Praszela, zrobią takie same liczby, czy większe, to już wszystko będzie zależało od nich i zobaczymy to dopiero w rundzie wiosennej. To jest ostatnie pytanie w tym kontekście w pana ocenie, bo ustaliliśmy już, że odejście Mateusza spowoduje najprawdopodobniej 15%, że szanse dostaną inni piłkarze, którzy są w klubie. A odejście Erika spowoduje, że pan będzie naciskał, napierał i ścierał się tutaj z dyrektorem sportowym, żeby przed napastem najlepszego składu. Czy to też przyjdzie ktoś, kogo będzie trzeba budować, a raczej będziemy stawiać tutaj na Fabiana albo Kaję? Będziemy stawiać na Fabiana i Kaję. To mówimy teraz z pełną odpowiedzialnością, bo to są zawodnicy Śląska Wrocław. Gwarancje, że ściągniemy zawodnika do pierwszego składu jako napastnik, nie ma żadnych. O napastnicy, którzy gwarantują strzelenia 20 goli w sezonie, kosztują ogromne pieniądze. My wybieramy opcję taką, żeby ten był balans między doświadczonymi, młodymi, ale oczywiście z odpowiednią jakością. Nie chcę w tej chwili w to wchodzić w szczegóły, bo to jest też i pytanie do dyrektora, z którym dużo rozmawiamy. Coraz lepiej, jeżeli chodzi o naszą komunikację taką wewnątrz, jeżeli chodzi o wszystkie sprawy. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, poznajemy się coraz lepiej i to tylko i wyłącznie jest z korzyścią dla, mam nadzieję, dla klubu. Musimy już niestety ostatnio. Wyczerpując ten wątek napastników, trener rozmawiał z Fabianem Jaseckim po jego powrocie. Jak on podchodzi do tego tematu, że został ściągnięty z powrotem do Śląska, a pewnie wolałby zostać w Stali? Rozmawiałem z nim, oczywiście. No, Stal miała przedstawione przez Śląsk odpowiednie warunki, na jakich mógłby Fabian zostać w Stali. No, też nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że oddajemy za darmo zawodników, bo nie stać nas na to jako klubu pod względem sportowym, ale także finansowym i no, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Fabian ma ważny kontrakt podpisany, rozmawialiśmy, ja do Fabiana nic nie mam. Jestem przekonany, że on jako zawodnik do mnie też nic nie powinien mieć, wręcz przeciwnie, powinien cieszyć się, że chcemy nad nim pracować, rozwijać, chcemy, aby był zawodnikiem skutecznym, strzelającym gole. I ma tutaj cały czas czystą kartkę. Cały czas będziemy dalej kontynuować współpracę, rozwój, no ale grać będzie najlepszy. Jeżeli okaże się, że Kaję wygra rywalizację z Piaseckim, będzie grał Kaję. Jeżeli się okaże, że Piasecki wygra z Kaję, będzie grał Piasecki. Jeżeli okażą się dwaj, że są na tyle dzisiaj w sytuacji i mocni piłkarsko, to będą grali obaj. Nie stać nas na to, żeby najlepszego zawodnika wsadzać na ławkę rezerwową.